Hrabina Maria z Potockich Rejowa urodziła się 22 października 1929 roku w Warszawie jako córka Romana Potockiego, Herbu Pilawa i Anny Czetwertyńskiej. Dzieciństwo spędziła na Wołyniu. Po II wojnie światowej wyemigrowała z Polski do Francji. W 1950 roku wyszła za mąż za Stanisława Marię Bogdana Reja, dziedzica zamku w Montresor, z którym miała czworo dzieci. Obecnie mieszka w zamku wraz z synem Konstantym. Głównym celem hrabiny Rejowej i jej rodziny jest utrzymanie zamku w niezmienionej postaci i zachowanie znajdujących się w nim licznych pamiątek narodowych. Cecylia Rej urodziła się 28 lipca 1921 roku w Sieciechowicach. Jest córką Jadwigi Marii Róży Branickiej i Stanisława Kostki Ludwika Reja, Herbu Oksza oraz siostrą Stanisława Reja, którego żona i syn obecnie zarządzają zamkiem w Montresor. Niedługo po zakończeniu II wojny światowej wyszła za mąż za Jerzego Szerałca, z którym miała pięcioro dzieci. Wraz z mężem, rodzicami i rodzeństwem wyjechała na stałe do posiadłości we Francji. Zapoczątkowała trwający do dziś proces osiedlania się potomków rodu Branickich w domkach skupionych wokół zamku Rejów, tworząc z Montresoru miejsce dbające o polskie tradycje poza granicami kraju. To pani hrabino, za czym przyjdzie pani Czesia do nas? Jakby pani mogła nam opowiedzieć o swoim dzieciństwie, gdzie się pani urodziła, z jakiej rodziny pani pochodzi, do momentu, aż dotarła pani do Francji. No więc urodziłam się na Wołyniu. Właściwie urodziłam się w Warszawie, ale dzieciństwo spędziłam na Wołyniu. Nazywam się Maria Potocka i wyszłam za mąża Stanisława Reja. Ale dzieciństwo właśnie spędziłam na Wołyniu, nad Choryniem i do 1939 roku mieszkaliśmy tam z rodzicami, a potem mój ojciec był wzięty do wojska i my z naszą matką i babką zostałyśmy w Deraznem i przyszły i wtedy wybuchła wojna i z jednej strony Polska była zajęta przez Niemcy, a myśmy byli zajęci przez Sowietów. I wtedy moja matka i moja babka zdecydowały się na ucieczkę i uciekliśmy spod zaboru sowieckiego pod zabór niemiecki. I gdzie panie uciekły? Gdzieśmy tak. Przeszły granicę koło niedaleko Białego Stoku w Małkini. I tam przeszliśmy zieloną granicę w nocy 6 grudnia, tak żeśmy na Boże Narodzenie dojechali do Warszawy. I w Warszawie... Bo tam nasza ucieczka trwała prawie 3 tygodnie. Bośmy uciekali stamtąd po Kryjomu, żeby nie być wywiezieni na Syberię. I to długo trwało, ale żeśmy szczęśliwie przeszli przez zieloną granicę w Małkini. Jak wyglądała ucieczka? Uciekaliście państwo pociągami, czy jacyś przyjaciele pomagali? Różnie, różnie. Najpierw z saniami, końmi, gdzie nasi ludzie, Ukraińcy, z majątku wywieźli nas do stacji kolejowej, do Klewania i do Cumania. Potem to odbywało się raz koleją, raz jakimiś ciężarówkami i z postojami w Kowlu, w Brześciu, potem w Białymstoku. I aż dotarliśmy do granicy w koło Małkini. I tam żeśmy w nocy przeszli zieloną granicę. I potem już całą wojnę spędziłam w Polsce. Najpierw u dziadków
Przedwartyńskich koło Lublina w Suchowoli. A potem, jak mojego dziadka gestapo aresztowało razem z innymi wtedy mężczyznami, bo było ich z Suchowoli, było ich wziętych 20 paru. I mojego dziadka, jego brata, bratanka, nie wiem, dosyć dużo osób było wziętych przez gestapo i wtedy był też majątek był zabrany i myśmy wtedy przejechali do Łańcuta, do naszego stryja i tam mieszkaliśmy do 1946 roku. W 1944 znowu, jak Sowieci przyszli, to mój stryj i moja ciotka, jego matka wyjechali, a myśmy się zostali z naszą babką i z naszą matką i mieszkaliśmy w mieście w Łańcucie do 1946 roku. I w 1946 roku trzeba było stamtąd wyjeżdżać, bo już się robiło trochę nieprzyjemnie. I wtedy w Polsce wysiedlali wszystkich z ich majątków, wszystkich ziemian, wysiedlali z domów. Więc żeśmy musieli wyjechać z Łańcuta, mimo żeśmy mieszkali w mieście, nawet nie na terenie zamku. I wtedy ja wyjechałam za granicę z moją młodszą siostrą. Ale to decyzja była podjęta przez... Znaczy wyjechałam tutaj do Francji i właśnie przyjechałyśmy tu obie z rodziną Rejów, która przyjeżdżała do Montresoru. Ale decyzję tą podjęłyście panie z siostrą, czy to matka podjęła decyzję, że muszą panie opuścić Polskę i wyjechać do Francji? Nie, nie musieliśmy, tylko że były bardzo wtedy ciężkie warunki, bo wszystkich ziemian wyrzucali z domów. I w Łańcucie nam właśnie moja matka wolała wyjechać wtedy, żeby nie mieć jakichś kłopotów i nieprzyjemności. I wyjechaliśmy do Krakowa. No i wtedy moja matka myślała o wyjeździe na zachód. I taka była okazja, że rodzina Rejów wyjeżdżała tu do Montresoru i myśmy z moją siostrą młodszą wyjechały tutaj w 1946 roku. A moje rodzice, potem mój ojciec, który był w Rumunii, dojechał do Polski już po moim wyjeździe. I później zapadła ta żelazna kurtyna i nie mogli już wyjechać. I myśmy tu były w Belgii w szkołach i potem ja byłam na studiach w Paryżu, ale przyjeżdżałam dużo do Montresoru na wakacje i w 50 roku wyszłam za mąż za Stanisława Reja, który tutaj... Czyli jak pani przyjechała z rodziną Rejów do Francji, to zatrzymała się w Paryżu? Nie, nie, jechała moja matka, powierzyła nas, bo myśmy wtedy miały 16 i 12 lat, więc... Byłyście panie pod opieką. Wyjechałyśmy pod opieką moich przyszłych teściów. Nie, wtedy jeszcze o ślubie nie było mowy. I od razu po przyjeździe do Francji mieszkałyście panie w Montresor. Przez kilka miesięcy, pół roku byłyśmy tu i wtedy poznałam właśnie Montresor i całą rodzinę, ale potem byłam w szkołach w Belgii i z moją siostrą. Byłyśmy w szkołach w Belgii, a później wróciłam do Paryża i też tam byłam na studiach.
Jakie studia Potem pani ukończyła? Słucham? Jakie studia pani ukończyła? Co pani studiowała? Ja ukończyłam, właściwie nie skończyłam studiów, bo wyszłam bardzo młodo za mąż, bo miałam zaledwie 20 lat, ale studiowałam języki, studiowałam modę też, szkołę mody. I literaturę francuską, no i wyszłam młodo za mąż, więc nie ukończyłam naprawdę uniwersytetu. I to była Sorbona, czy... Słucham? Czy to była Sorbona, czy jakiś inny uniwersytet? To były szkoły, różne szkoły w Paryżu. Nie, ja nie byłam na Sorbonie, ale byłam w różnych szkołach paryskich. Rozumiem. W którym roku wyszłam? Ale do matury doszłam w łańcucie. Czyli matura została zdana w Polsce. Słucham? Matura została zdana w Polsce. To było w Polsce w łańcucie. A potem jak wyjechałam, no to studiowałam i uczyłam się języków w Belgii. Jeszcze w szkole. W pensjonacie, a potem już byłam w Paryżu. W którym roku wyszła pani za mąż? I wyszłam w roku, nasz ślub był w 50 roku. W 50 roku. I ślub się odbył tutaj na zamku w Montrezo? Mój ślub był koło Paryża, w takiej miejscowości, która się nazywa Montmélian, i to należało do Orłowskich. Bardzo miła rodzina, która była i spokrewniona z nami, i w wielkiej przyjaźni od wielu, wielu lat. I moje ciotki orłowskie mnie przyjęły wtedy w Paryżu, mieszkałam u nich i u nich miałam, ślub mój był u nich, w Koło Fontainebleau. Przepiękna okolica. I po ślubie od razu przeprowadziła się pani tutaj, na zamek, czy...? Tu, tak. Od razu wtedy po ślubie mieszkałam, jeszcze wszyscy mieszkali w zamku. W 50-tych latach żyła babka mojego męża, Anna Branicka, i moje teściostwo, i wszyscy mieszkali w zamku. I tutaj moje teściostwo wtedy przyjmowali bardzo dużo uciekinierów z Polski. Właśnie takich albo rodziny, albo przyjaciół. Przyjmowali ich tutaj, w ten stół był rozstawiony od okna do okna prawie, i tu nieraz było po 30 osób siedziało przy tym stole. Tyle było wtedy uciekinierów z Polski, wie pani, tyle wtedy, jak komunizm przyszedł. I jak zaczęli wyrzucać ludzi z domu, no to bardzo dużo ludzi wtedy wyjeżdżało za granicę. I bardzo dużo właśnie tutaj moje teściostwo przyjmowali ich. I najpierw zaczynali swój wyjazd i ucieczkę z Polski w Montrezorze, a potem wyjeżdżali gdzieś do Afryki, do Ameryki, do Australii. A jak się pani odnalazła z życiem na zamku? Oczywiście życie tak jako Maria Potocka było zapewne podobne, jednak ucieczka do samej Francji i przyjazd do Montrezor, gdzie jest ogromna posiadłość, gdzie są troszeczkę inne zobowiązania. Jak się pani odnalazła w ogóle w tej sytuacji? Czy spodziewała się pani tego? Tu w Montrezorze? No, to było bardzo podobne do naszych domów w Polsce. Była ta sama atmosfera,
w Polsce mieszkałyśmy w majątkach. To były ziemskie majątki, duże domy, ogromne rodziny, zjazdy rodzinne. Więc tutaj od razu się odnalazłam w tym samym, powiedzmy, tak samo tutaj było jak w Polsce przed wojną. Potem się bardzo dużo zmieniło w Polsce właśnie podczas całej epoki komunizmu. Ale jeszcze, nawet podczas wojny jeszcze, jak mieszkaliśmy u moich dziadków w Suchowoli, no to tam były też tłumy uciekinierów ze wschodu. Było. To jakby mogła nam pani opowiedzieć właśnie, jak wyglądało tutaj życie na zamku Montresor, pamiętając, że podobnie toczyło się życie na polskich dworach. Tak, żebyśmy mogli poczuć, jak to faktycznie tutaj działało, jak wyglądało pani życie na zamku. Tutaj, no wtedy jeszcze cała rodzina mieszkała w zamku, i to był jeszcze prywatny dom. A później, jak zaczęło, tu już trochę zwiedzali, bo tutaj bardzo dawno był otwarty zamek dla zwiedzających. Ale wtedy ich było bardzo mało, ale powoli zaczynało ich być dużo więcej. I wtedy w 1956 roku, po śmierci babki mojego męża, Anny Branickiej, rodzina zdecydowała, że się przeniesiemy do domu naprzeciwko, który jest starym zamkiem. Tamten dom jest starszy od tej części, bo on jest jeszcze z XIV wieku, tamta strona. A ten zamek powstał podczas renesansu w XV wieku. No i myśmy się wtedy, cała rodzina się przeniosła do tamtego domu, a tu zaczynało, było coraz więcej zwiedzających i właściwie to się zrobiło prywatne muzeum. Czy tylko zwiedzający wpłynęli na to, że państwo się przenieśli do tej drugiej części? Czy na przykład utrzymanie tak dużego zamku, ogrzanie i funkcjonowanie tutaj? A tak, tam było dużo, dużo łatwiej, bo z tej strony tu najpierw bardzo trudno, znaczy ogrzewało się cały zamek, ale to było bardzo kosztowne. I poza tym mieszkanie tutaj było bardzo przyjemne, jak była duża ilość służby. Bo kuchnie są tutaj na dole, w suterynach. Pokoje na drugim piętrze, także to jest dużo schodów. I duże salony, duże pokoje. A z tamtej strony jest łatwiej, bo są mniejsze pokoje, łatwo ogrzewamy cały tamten dom. Więc tam, powiedzmy, to było mniej kosztowne też. Czyli po śmierci babki pani męża Anny z Potockich-Branickiej, wtedy się wszyscy przenieśli. Wszyscy to znaczy kto? Pani z mężem i z dziećmi? Moje teściostwo i ich dzieci, których było pięcioro, z tym, że myśmy z moim mężem mieszkali tu, a moje szwagierki urządziły sobie domy w miasteczku, w Montresorze. Bo Cesia wyszła za mąż jeszcze w Polsce. Zresztą przyjdzie i opowie tutaj za chwilę. I ona sobie pierwsza urządziła swój dom w Montresorze. No i potem reszta rodziny zaczęła robić to samo. Rozpoczęła? Że urządzali sobie swoje domy.
No więc Wirydiana, którą pani poznała w Paryżu, Ksawery ma swój dom i oni mają swój dom tutaj zaraz za bramą. Ania była w domu koło kościoła. Ania Potocka to jest druga siostra mojego męża. I ona miała swój dom tam. Jak pani będzie w kościele, to tam jest taki duży dom, stary, bardzo stary dom. I oni to urządzili. A teraz młodsza generacja chce mieć też domy tutaj. Także już nasze dzieci mają swoje domy, a teraz już wnuki marzą, żeby mieć swoje domy. Czyli pani Czesia zapoczątkowała tradycję na budowanie małych domków wokół Montresoru. No, najpierw urządzali te domy, które były tutaj i które należały do zamku. A teraz będą musieli chyba budować, bo już nie ma. Albo gdzieś szukać po okolicy. A państwo... Ale moja wnuczka, która mieszka w Nowym Jorku, to ona marzy, żeby mieć tu dom. Okolica jest przepiękna, zupełnie mnie to nie dziwi. Ale państwo nie zdecydowaliście się na opuszczenie zamku i zamieszkanie w jakimś małym domku pod zamkiem, który byłby dużo wygodniejszy, jeżeli chodzi o ogrzanie i utrzymanie. Nie, wie pani, ktoś musi być. Nie można zostawić domu pustego. Także nie, my mieszkamy naprzeciwko. Ale jesteśmy zawsze tu. I dlaczego to akurat właśnie na państwo, na panią i pani męża spadł poniekąd obowiązek zostania na zamku? No, mój mąż był starszym synem i on jak przyjechał z Polski jeszcze w 1945 roku, to jego babka od razu mu powiedziała, żeby się zajmował Montresorem. Czyli i żeby się zajmował zamkiem i majątkiem. Bo on chciał jechać wtedy do Andersa, do Włoch. A jego babka powiedziała, jeszcze przed przyjazdem jego rodziców, bo on był pierwszy, który tu przyjechał, to mu powiedziała, zostaniesz i będziesz się zajmował i pilnował Montresoru. I zostaliście państwo do końca. To jest piękna historia, ale obecnie mieszka pani z synem w posiadłości, tak? I mój syn się zajmował Montresorem od śmierci mojego męża. A teraz mój syn wziął, jak to się mówi, retret po francusku, a po polsku. No jak się kończy pracę, to się... Emeryturę, rentę. Emeryturę. Mój syn wziął emeryturę i teraz jego kuzyn Jerzy Szeraut administruje Montresorem. Bo mój mąż założył tutaj... Spółka. Właściwie to się nazywa po polsku akcyjna, spółka akcyjna, rodzinna, żeby to utrzymać w całości. Bo jednak Montresor, wie pani, jest ciekawym muzeum i dla Francuzów, i dla Polaków. A tutejsze prawo jest takie, że się dziedziczy i bierze się obiekty z domu, każdy dla siebie. I to jest tutejsze prawo francuskie. A mój mąż właśnie nie chciał, żeby to wszystko zostało puste, żeby to dali dzieci nasze i mam nadzieję wnuki utrzymały w całości jako muzeum. Bo to jest muzeum i francuskie, i polskie. Wiele, wiele tutaj zwiedzających, nawet
uczy się trochę polskiej historii. Prawda, Montresor. No jak Francuzi przychodzą i oglądają, tutaj jest wiele pamiątek polskich. Tak, to prawda, Montresor jest. Więc to jest trochę takie okno na świat polski. Czy poza sytuacją właśnie finansową, myśląc przyszłościowo, że to dzieci i wnuki będą musiały utrzymywać zamek, co nie jest proste, czy to tylko to skłoniło pani męża do założenia tej spółki? W ogóle w którym roku powstała spółka, ta rodzinna, która zajmuje się obecnie Montresorem? W którym roku? Muszę sobie to odnaleźć dokładnie. Mój mąż to długo pracował, żeby to zrobić i to powstało w końcu tamtego wieku, ostatniego wieku powiedzmy. Czyli lata 90. XX wieku. Nie, to było raczej 80., 90. chyba. Ale ja pani powiem. To na spokojnie. Dokładnie. Ale mój mąż się zajmował Montresorem do końca z jego życia. A później Kocik, mój syn, a teraz syn mojej szwagierki, Jerzy Zeraz, administruje. A ja się zajmowałam turystyką. Od jakiegoś 75 roku. I na czym polegały te pani zajęcia turystyką? No, turystykę trzeba rozkręcić, żeby ludzie przychodzili i zwiedzali. Więc to wymaga dosyć dużo pracy. I w tej chwili są komputery i wszystko dzieje na komputerach, ale wtedy to tak nie wyglądało. I z naszą bardzo miłą sąsiadką, która ma tutaj zamek obok, i ona założyła taką turystyczną drogę, która się nazywała La Route de Dame de Touraine. To znaczy droga pań z Turenii, czy kobiet. Nie, pań z Turenii. Tak się mówi. Bo... I dlaczego uzyskała taką nazwę ta droga? Dlatego, że bardzo często tutaj zamkami zajmowały się kobiety. Więc dlatego nazwali to, ona to wtedy właśnie, nasza sąsiadka, znalazła i nazwała tą nazwę i nazwała to La Route de Dame de Touraine. I robiłyśmy propagandę, robiłyśmy masę plakatów, ulotek i jeździłyśmy z tym, żeby robić la publicité, żeby robić reklamę. I gdzie pani jeździłyście? To znaczy jeździłyśmy po miastach, miasteczkach, po wsiach i wtedy się rozdawało te plakaty, ulotki i osobiście się rozmawiało z ludźmi. To było zresztą bardzo ciekawe, bo to się, wie pani, do sklepów, do wszystkich, do sklepów z jedzeniem, do fryzjerów, do rzeźni, żeby wszędzie te plakaty i ulotki umieścić i dać, żeby oni to rozdawali. Myśmy to robiły przez długi czas. Teraz to zupełnie inaczej wygląda, bo teraz są komputery i te wszystkie, i wszystko się dzieje inną drogą, tak. Tak. A proszę mi powiedzieć, czy faktycznie był odzew na te ulotki i plakaty? Czy ludzie tu przyjeżdżali faktycznie? Zwiększał się ruch? Wspomniała tak, pani, że tak, się tak. Zwiększał. Ale... Ja zaczęłam od 5000 zwiedzających na rok, a jak skończyłam moją aktywność, to byliśmy na 20-25 tysięcy.
Czyli 4-5 razy więcej niż na początku. Także to się zwiększało i mam nadzieję, że się jeszcze teraz zwiększy. Tylko teraz mamy kogoś, kto się tym zajmuje i kto to się wszystko dzieje taką komputerami albo inną drogą. A czy... Nie tak jak my, jakieśmy jeździły samochodami po wszystkich miasteczkach i miałyśmy, brałyśmy duży obszar, bo mieliśmy kilka departamentów. To znaczy po polsku kilka województw, powiedzmy. Bo inne części Francji miały inne drogi. A w tej chwili to się zmieniło. Jest asocjacja, w której jest 80 zamków. I to się nazywa Zamki Doliny Loiry. I wszyscy razem współpracujemy, robimy ulotki, afisze i bardzo dużo reklamy, żeby to było znane. A ponieważ jest 80 zamków, więc to jest, przedstawia większą możliwości finansowe, żeby robić tą reklamę. Ale jest nas, bo przedtem w tej La Rue des Dames de Touraine nas było 18 zamków. Więc to było dużo mniejsze, a teraz to jest... I początkowo reklamowałyście panie tylko zamki wśród Francuzów, a jak było z Polakami? Bo o ile jeszcze wrócimy do tego, ale przyjeżdżała tu emigracja, bo uciekali. Ale jak było z turystyką? Co pani mówi? Jak było z turystyką? Poza tym, że Polacy tutaj przyjeżdżali, bo uciekali z Polski, tak? Najpierw to byli rodzina czy znajomi, którzy uciekali. A potem już jak się zaczął powiększać ten turyzm, to z Polski powoli zaczęły przyjeżdżać autobusy. I najpierw to były wycieczki do Lourdes, a potem się zaczęły wycieczki po prostu po Francji. I te pierwsze wycieczki to było wzruszające, wie pani, bo nagle ci młodzi ludzie, czy starsi ludzie, czy dzieci odkrywali polski prywatny dom. I to było dla nich coś bardzo wzruszającego. Ja widziałam ludzi tutaj, którzy płakali, jak widzieli jakieś polskie pamiątki. I to były początki polskich wyjazdów za granicę. Jeszcze jak Polska była zamknięta zupełnie, nikt nie mógł wyjeżdżać wtedy za granicę z Polski. I te pierwsze wycieczki to naprawdę, i wtedy żeśmy im urządzali bardzo często noclegi tu w miasteczku. Dużo pracowałam z naszym wójtem tutaj, który nam pożyczał budynki, w których oni mogli nocować. Urządzaliśmy im pierwsze śniadania, bo jakieś pikniki robiliśmy, żeby im pomóc. Bo to były pierwsze wyjazdy z Polski. A proszę mi powiedzieć, bo wspominała pani, że przenieśliście się też z tego zamku do tej starszej części. Dlatego też, że było mniej służby i to przestało być mniej wygodne. W którym momencie, bo początkowo zamek obejmował także tereny tutaj pobliskie, ogromną część ziem, bo to było ponad 2000 hektarów, prawie 2,5. W którym momencie zaczęło się to zmniejszać i
I czy nie próbowaliście państwo tego w jakiś sposób zastopować, tak? Bo... Żeby zastopować co, zwiedzanie? Nie, nie zwiedzanie, tylko wyodrębnianie się właśnie części prywatnych, tak? Że ziemie przestały być państwa własnością, tylko zostały sprzedawane. Czy to były tylko finansowe pobudki, czy jakaś wygoda? W jaki sposób się stało to, że państwo przenieśliście się z zamku, bo też było mniej służby? Jakby kto... Aha, no tak, no trochę służby, ale poza tym tutaj zamek nie jest tak duży, żeby podzielić zamek na część do pokazywania i część mieszkalną. Także to jest... Czyli służba i było, została po prostu... To było po prostu już niewygodne, bośmy siedzieli przy stole i ludzie przychodzili zwiedzać. Czyli po prostu zwiedzać, służba więc... została odprawiona tylko dlatego, że państwo się przenieśliście do tej części? Nie, no służba, wie pani, jeszcze z tamtej strony też była służba. Ale nie, przenieśliśmy się, bo było, zaczęło być więcej zwiedzających i to było no, niewygodne dla... Bośmy siedzieli przy stole, czy siedzieliśmy w salonie i ludzie przychodzili, żeby zwiedzać i żeby oglądać dom. I to i wtedy żeśmy zdecydowali, żeby się przenieść na tamtą stronę. Nawet jeszcze z tamtej strony też była służba. Było więcej niż teraz, bo mamy pomocy domowe, jak to się teraz mówi. Ale nie tak jak dawniej. Dawniej było więcej tej służby i była... mieszkali z całymi rodzinami. Zresztą dlatego tyle jest domków w Montresorze, bo wszyscy, co pracowali na majątku, to mieli domy. To im się dawało domy, utrzymanie i pensje. No tak jak w Polsce dawniej przed wojną było. Wie pani, na majątkach ziemskich. A teraz... Teraz jest zupełnie inaczej, w ogóle wszystko się zmienia na świecie i rolnictwo, które dawniej było bardzo dużo ludzi na wsi i ludzie pracowali na folwarkach, było pełno zawsze ludzi, którzy pracowali na tej ziemi. W tej chwili jest jeden albo dwóch. I mają tyle maszyn, że oni sami pracują. Nie wiem, pani jest za młoda, pani nie pamięta tych czasów, jak to było za dawnych. Troszeczkę wiemy, ale pamiętać ale pani, nie pamiętam. No, ale pani wie. To prawda. Zna pani z książek. Jedynie z książek. A jedynie z książek, no bo już nie ma tego w Polsce. I jak to wyglądało? Każdy majątek ziemski miał służbę w domu, służbę na folwarku. Bardzo dużo ludzi pracowało na ziemi. A w tej chwili fermier jest albo sam, albo ma jednego czy drugiego do pomocy i ma masę maszyn. I sami robią. Nie ma tego, żeby całymi rodzinami to pracować, jak za dawnych czasów, gdzie były, jak się były żniwa, to cała rodzina pracowała na tym. Tak, a teraz i potem były maszyny. Dożynki, a tutaj znowu były też, no, ale bardzo dużo ludzi pracowało na winnicach. Bo tu jeszcze dawniej były winnice i bardzo dużo sadów. Mój mąż jeszcze już były założone przez dziadka. On zaczął tutaj sady zakładać, a mój mąż to bardzo powiększył. I tu było bardzo dużo sadów
i cudowne owoce. No ale ponieważ koniunktura się ciągle zmienia i zaczęły przychodzić owoce z Afryki czy z innych, z Australii, które były tańsze niż tutejsze, francuskie. Więc w końcu to się przestało opłacać i przestaliśmy robić wino. Bo dawniej robiliśmy wino tutaj. Były winnice i wino się robiło w piwnicach tutaj pod zamkiem. Sady to samo. Bardzo dobrze to szło przez długie lata. No i w końcu zaczęły się nie opłacać, bo robocizna szła w górę. Owoce przychodziły z innych krajów i były tańsze niż tutaj. Ale w Polsce jest to samo chyba, tak, że się zmienia koniunktura. Wszystko, niestety wszystko się zmienia. To się zmienia. Ja jestem już stara, więc pamiętam. Wiele lat, bo już tu mieszkam. Długie lata. Więc pamiętam, jak to się zmieniało. Teraz niestety się zmienia jeszcze szybciej i chyba nie nadążamy za tymi zmianami. Co? Mówię, że teraz się wszystko szybciej zmienia i niezauważalne są dla nas tak bardzo te zmiany, jak to bardzo było kiedyś. Bardzo się prędko zmienia. Poza winnicami i sadami, czy tutaj były, na pewno były jeszcze jakieś hodowle zwierząt? Tak, tak. Tak, naturalnie na wszystkich folwarkach. Były krowy, były konie, bardzo dużo kóz, ale kozy, znaczy my nie mamy już, bo to było do jakichś 70-tych lat. Między 60 a 70-tych latach zaczęła się zmieniać koniunktura w rolnictwie. Ale produkowaliście też państwo. Ale wtedy było wszystko było robione. Tak, dla zamku wszystko było robione tutaj na fermie, którą zresztą budynki są teraz Jerzego, mojego siostrzeńca, mojego męża, który sobie zrobił tam swój dom. Ale dawniej tam się hodowało świnie, krowy. I to barany, wszystko robiło się masło, robiło się chleb, kurniki, jajka, mleko, wszystko przychodziło z tej fermy. Rozumiem. A ponieważ jesteśmy w tej sali. Ale to w ogóle, ja nie mówię, żeby to Montresor tylko. To była ogólna tendencja. Ogólnie. Mhm. Ponieważ siedzimy teraz w sali. Tak samo, bo w całej Francji to nie jest tylko u nas, to jest ogólne, że ludzi na wsi jest dużo mniej, a dużo więcej ludzi jest w miastach. Siedzimy teraz w sali jadalnianej, gdzie mamy liczne trofea. Z wcześniejszych rozmów wiemy, że mieszkańcy Montresoru bardzo lubili polować. Jakby nam pani opowiedziała, jak wyglądały te polowania. Ach, cudowne. O tradycji. Wiemy też, że pani uczestniczyła w tych polowaniach. Jakby pani nam opowiedziała, jak to wyglądało. Mój mąż, mój teść. No, wszyscy dziadkowie, branicy bardzo lubili polowania i masę polowali tutaj. I były bardzo dobre polowania, bo było wtedy dużo kuropatw, dużo bażantów, dużo zajęcy i urządzało się co roku piękne polowania. Gdzieśmy zapraszali wtedy naszych sąsiadów tutaj.
i urządzaliśmy tutaj polowania w Montresorze, a myśmy jeździli bardzo dużo też na polowania po całej okolicy. Mój mąż świetnie strzelał, także był zawsze dużo zapraszany. I ja też bardzo dużo z nim jeździłam na polowania i bardzo to lubiłam. Ale tu są polowania, są dwa rodzaje, bo tutaj są te polowania i konne, i ze strzelbą, i nagonki. Dawniej zawsze takie polowania to się urządzało z nagonkami. Nie wiem, czy pani zna, czy pani lubi polowania. Nie, nie. Myślę, że mnie już ominęło. No bo to się tak, że się ustawiało myśliwych i byli właśnie z ludzie, było dużo ludzi na folwarkach i oni naganiali. I wtedy strzelało się do bażantów, do kuropatw, czy do zajęcy. A czasami były też na jelenie, ale dawniej tutaj w ogóle nie strzelali jeleni i tylko polowali z psami. Konno z psami i to jest, tu są fotografie, co już tu pani pokażę i mam książki o tym. I tutaj jest to polowanie egzystuje do teraz. Nie jest zamknięte tak jak w Anglii czy w Belgii. I tutaj w okolicy nasi sąsiedzi mają sporo psów i polują dwa razy na tydzień na jelenie. A są inne ekipaże, które polują na rogacze, a inne na dziki. I w Montresorze był też taki ekipaż polowaniowy na dziki. Znaczy była sfora psów, która była nauczona, żeby polować za dzikami. I Montresor miał wówczas swoje psy i swoją stadninę koni, tak? Rozumiem, które były używane. Bo obecnie tego już nie ma. To już nie funkcjonuje tutaj. No, dawniej właśnie w Montresorze, bo Montresor jak był kupiony przez Xawerego Branickiego w połowie tamtego wieku, XIX, to już dwa wieki. On miał tutaj sforę psów i na dziki. Ale czy... A potem, bo ten, który kupił Montresor Xawery, pani zna jego historię? Do niej wrócimy. Jak skończymy o pani rozmawiać i tu w tych czasach, to wrócimy ja do... Ja tyle o sobie mówię, że to... Ale to jest bardzo ciekawe i właśnie nas to szalenie interesuje. Ale wrócimy właśnie do Xawerego Branickiego, syna Róży, tak? Tak. To wrócimy, jak będziemy omawiać historię Montresoru. Dobrze. Bo to myślę, że wtedy będzie nam najprościej jakoś mieć to ramowo. Ale czy w czasach, jak już tu pani przyjechała i żyła z mężem, czy nadal mieliście stadninę i właśnie te psy, że do polowania? Były jeszcze konie. Mój mąż i Ania Pałtocka, moja szwagierka, dużo jeździli jeszcze na te konne polowania. A potem jeszcze było trochę psów. A potem to już właściwie się urwało, bo mój mąż wolał polowania ze strzelbą. On bardzo lubił polować ze strzelbą i już potem właściwie prawie nie jeździł na te konne polowania. Dobrze. Dobrze, a jeszcze jakbyśmy mogli wrócić do pani dzieciństwa. Jak byliśmy wcześniej u pani w odwiedzinach, wspominała pani, że o historii ojca,
który został powołany, tak, do wojska, później gdzieś się odnalazł. Panie nie wiedziałyście, co się z nim dzieje. Jakby pani mogła nam tą całą historię. Przez pewien czas nie wiedzieliśmy, jakby wojna wybuchła i myśmy byli pod Sowietami, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje. I potem dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że on został w Rumunii. Mój ojciec, zresztą wyszła książka teraz, jego wspomnienia, pokażę pani. Jego, gdzie on opisuje też swoje dzieciństwo na Wołyniu, w Antoninach. To był majątek jego ojca, mojego dziadka. A mój ojciec brał udział w 3 wojnach. I właśnie to jest opisane w jego pamiętnikach. Bo był najpierw jako młody był jeszcze w carskim wojsku. Potem przeszedł do polskiego wojska już jak się zaczęło, jak Piłsudski był i już się zaczęły legiony, to mój ojciec był w polskim wojsku. A w ostatniej wojnie był powołany do wojska, ale już nie był w czynnym, jak to się mówi, w wojsku, tylko był jako tłumacz przy rządzie. Mój ojciec mówił 7 językami i go wzięli jako tłumacz przy rządzie. I dlatego z rządem wyjechał do Rumunii. I wtedy, zresztą jak dojechał do granicy, to nie chciał iść do Rumunii. Próbowali z 2 przyjaciółmi, zdaje się z generałem Regulskim chyba i z Morawskim, próbowali zostać w Polsce i natknęli się na Sowietów i zorientowali, że to bo ich zabiją tam. I wtedy wyjechali tak, żeby wyjechać do Rumunii. I wyjechali z całym rządem do Rumunii. I Polacy wtedy, no cały ten rząd, częściowo Polacy wyjechali do Londynu, a mój ojciec starał się dostać do Polski i został w Rumunii, a potem się tak stało, że nie mógł, Niemcy nie pozwalali ani żeby on wrócił do Polski, ani żebyśmy pojechali do Rumunii. I dlatego całą wojnę byliśmy rozdzieleni. I mój ojciec wrócił do Polski już po moim wyjeździe. I potem zapadła żelazna kurtyna i moi rodzice zostali się w Polsce i mieszkali w Krakowie. Całe. Do końca życia. Do końca życia. Moja matka tutaj już po śmierci mojego ojca, moją matkę tutaj przyjechała i tutaj została z nami do końca życia. I mieszkała tu z państwem. I mieszkała tutaj z nami, tak. Matka została pochowana na cmentarzu w Montresor? Moja matka jest tutaj w Montresorze, a mój ojciec jest w Łańcucie, bo tam cała rodzina mojego ojca jest pochowana. Chociaż mój dziadek też jest tu w Montresorze. Jak to się stało, że pani dziadek został tutaj pochowany? No wtedy właśnie to była tamta wojna i strata wszystkiego na Wołyniu. I był tutaj na zachodzie i jest tu pochowany. Tutaj jak pójdziecie na cmentarz, to jest 40 grobów polskich z każdego okresu polskich, jeszcze są z powstania styczniowego,
groby są po tamtej wojnie, po pierwszej wojnie, potem po drugiej wojnie. Także jest bardzo dużo Polaków tutaj na cmentarzu w Montezos pochowanych. Nie żałuje pani, że po wojnie sytuacja w Polsce tak się zmieniła, że wygodniej było wyjechać niż zostać, że jeżeli sytuacja by się nie zmieniła, że faktycznie jeżeli by nadal można normalnie, moglibyście państwo normalnie funkcjonować w Polsce, czy pozostanie tak u nas jakby. Aha, czy wie pani, zaraz po wojnie moja matka chciała koniecznie wyjechać. Nie chciała zostać w Polsce, bośmy przeszli bardzo ciężkie przejścia w 1939 roku. Co się działo w 1939 roku? No, w 1939 roku. Była wojna, oczywiście, ale. Już jak się wojna zaczęła i bolszewicy nas zajęli, tośmy jednak przeszli bardzo ciężkie chwile tam, zanim żeśmy uciekli z Wołynia. I moja matka nie chciała zostać w Polsce komunistycznej potem, już jak Sowieci przyszli. A mój ojciec, który wrócił z Rumunii, tak się cieszył, że wrócił do Polski, że nie chciał wyjechać. Żelazna kurtyna zapadła i zostali się. I mój ojciec bardzo był patriotą, wielkim patriotą, nie chciał z Polski wyjechać. I całe, do końca życia było im bardzo ciężko, żyli, mieszkali w Krakowie, w bardzo ciężkich warunkach, ale mój ojciec z Polski nie chciał wyjechać. Także oni się zostali wtedy już w Polsce i mieszkali tam do końca.